Witajcie w 39. odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony witam was Patryk. A z tej Darek. Dzisiaj mamy dla was 4 premiery na weekend zaczynający się w pierwszy dzień astronomicznego lata, czyli w piątek 21 czerwca. Wśród wybranych dla was filmów mamy 2 horrory, w tym jeden twórcy słynnego filmu Służące i tym razem również ujrzymy tutaj Octavię Spencer, chociaż o Oscara może być w tym przypadku nieco trudno. Mamy też dla was komedię z inną zdobywczynią Oscara, Anne Hathaway, a film, który zdaje się zbierać najlepsze recenzje póki co, to komedia produkcji m.in. islandzkiej pod tytułem Kobieta idzie na wojnę. Gwoździem programu natomiast jest Perełka kina duńskiego, film kryminalny zeszłego roku, który domyka serię filmów na podstawie książek Jussi Adlera Olsena pod tytułem Kartoteka 64. To mocna, świetnie zrealizowana produkcja, wielokrotnie mrożąca krew w żyłach, która jest tak nieznana, że nawet Rotten Tomatoes o niej ledwo co wspomina, czyli idealnie dla nas. Zapraszamy na odcinek. Gadka. To jest zawsze mój taki najbardziej stresujący moment. Trzeba się trochę uzewnętrznić, ale tak nie do końca. Tak trochę coś, wiesz, trochę rąbek tajemnicy przed naszymi słuchaczami, ale jednak się trochę tak pół przymknąć, pół otworzyć, coś zdradzić, ale się nie obnażyć. O, to jest sztuka. Słuchaj, no musi być intro w odcinku, bo generalnie przez to, że nie mamy gościa tutaj, to marnujemy tylko i wyłącznie swój czas i też przy okazji słuchaczy, ale to tam, wiesz. Natomiast trzeba się jakoś rozpędzić, nie? No to gadaj. A ja ostatnio, powiem ci, byłem znowu na Broadwayu po raz drugi. Czwarty w życiu, a drugi w końcu, jak się przeprowadziłem tutaj. I tym razem... A ja teraz zacytuję mojego kolegę, który mówi ostatnio, teraz może zmienię to na twoją historię. Jeszcze raz chciałbym być na Broadwayu. A co, już byłeś? Nie, już raz chciałem. Nie no, wiesz, ja się chwalę non stop ludziom, jak mnie pytają, a co, na Broadwayu byłeś? Mówię, no, dwa razy dziennie. Nie? Ale wiesz, satysfakcję mam taką, że żona, która pracuje przy ulicy Broadway, ale nie de facto w dystrykcie teatralnym, no to czasami psa prowadza, jak bierze go do pracy właśnie po Broadwayu, no i jak temu się zachce, w sensie będzie musiał, no to zawsze potem się chwalę ludziom, że mój pies to normalnie kilka razy w tygodniu pokazuje, co myśli na temat teatru w Stanach Zjednoczonych. Bo to pamiętam jeszcze, jak ludzie słuchali w Gdańsku, jak o tym, że kiedyś tam na studia, w sensie za rok na studia wyjeżdżam, to ówczesny dyrektor gdańskiego teatru, z którym się tam przez nasz teatr, twój i mój, no nie przyjaźniłem, ale znałem, no to jak usłyszał o tym, to zaczął jechać tak na ten Broadway, że to wszystko komercja. No tak czy siak, słuchaj, teraz na rozkładzie mam już Annette Bening i Tracy'ego Letza. Nie wiem, czy kojarzysz tego gościa. On był autorem tego filmu, między innymi Sierpień w hrabstwie Osage z Meryl Streep. Też grał chyba w nim, o ile pamiętam. No generalnie facet znany jako autor sztuki, filmów, ale też gra niesamowicie. Aha, i ojca w Lady Bird grał. Okay. No i generalnie całkiem ciekawy spektakl, chociaż to jest ciekawe w ogóle. W filmie tak sobie myślałem o tym, tego nie można raczej dostrzec, w sensie są dobrzy i nie tak dobrzy aktorzy, ale na scenie, wiesz, tutaj ta wspomniana dwójka, Bening i Tracy Letts, normalnie grali jakby, wiesz, z życia wyjęci byli, nie? Czyli mówili normalnie, nie krzyczeli, żeby publiczność mogła słyszeć. No a niestety dwójka aktorów kompletnie zepsuła ten spektakl, bo właśnie były, taki Jungingen się odzywał gdzieś. No, to tyle u mnie. Ja to sobie przypominam a propos tego, że co twój pies robi na Broadwayu. Jeden ze stand-uperów mówił właśnie o tym i tak myślę, że to nie jest terapia dla takich ludzi, którzy innych nienawidzą, że po prostu jak kogoś nienawidzisz, to kupujesz sobie ręcznik z jego podobizną i się wycierasz w te miejsca intymne, powiedzmy. Tylko tam. No Donald Trump doczekał się papieru toaletowego ze swoją podobizną. O. Także można, nie? Jak się chce. No ja pamiętam zawsze tą scenę z filmu Marka Koterskiego, Dzień Świra, kiedy
Marek Kondrat bierze odwet na swojej sąsiadce. Na Bożenie Dykiel. Na Bożenie Dykiel, tak. Generalnie, no w Nowym Jorku nawet nikomu nie chce się w taki sposób brać tych odwetów, bo to i tak, wiesz, już nie będę wspominał ci, jak pachnie ten Nowy Jork w lecie, ale generalnie nic mu nie brakuje do perfekcji. A ja a propos tego, że ty masz kogoś na rozkładzie, chociaż to też brzmi mocno dwuznacznie, to kto wie, czy nie będę miał na rozkładzie dwóch innych gwiazd. O. Też w już takim, no może nie sędziwym, ale już w takim poważniejszym wieku. No. Mniej więcej w tym jak Annette Bening, czyli Julian Moore i Patricia Clarkson. No. One przyjeżdżają na festiwal filmowy, już teraz chyba mogę powiedzieć, do Karlowych War, których to ja będę właśnie w okresie tego festiwalu. Mhm. Czy Warów? Czy, ale Warowie. Warowie. Do Karlowych, no tak, no dobra. Więc no może i ja będę mógł gdzieś tam, wiesz, wypatrzyć takie, chociaż tam po okolicznych knajpach, jak byłem w kwietniu, można było zobaczyć, że i nie wiem, co tam robił, ale Daniel Craig tam często bywał za młodu, czy właśnie De Niro, czy Woody Harrelson, nie wiem, czy oni tak zakochani byli w tych Karlowych Warach, bo nie kojarzę jakichś tak poza jakimiś wyjątkami, powiedzmy, nie wiem, wybitnych, czy jakichś takich niszowych indie produkcji, gdzie oni by występowali, żeby jechać do Karlowych War, właśnie takie filmy reklamować, czy gdzieś promować, no ale z tego, co widać, to pojawiali się, więc może oprócz dwóch pań będą jeszcze jacyś panowie do zagadania, czy wzięcia autografu. Wzięcia w obrót. No tak. Wiesz, to może dorwi kogoś, kto pracuje koło festiwalu, tam daj 20 euro i wiesz, żeby sypnęli ci jakiegoś SMS-a, nie? Ewentualnie, że Craig albo... tam się właśnie... A już wiem. No. Ostatnio kopnęli Schwarzeneggera, ja może kopnę Bonda. I da... Słuchaj. Koledzy, że nie nagrał, ale wierzyłem. Ja się zastanawiałem ostatnio, jak lepiej rozreklamować nasz podcast, a po tym to pewnie z pierwszych stron to długo. Na Onecie to przez tydzień będziemy. W lecie? Na pewno. Nie no, wiesz... Słuchaj, przecież taka prasa zagraniczna, to no przecież, wiesz, jakaś ta amerykańska, nie wie, jakie są imiona i nazwiska w Polsce. Ja sobie na ten czas tych artykułów zmienię na imię, będę miał transkontynentalny, a nazwisko magazyn i będą mnie cytować. Transkontynentalny magazyn zaatakował Daniela Craiga. No. Przecież był ten koszykarz Meta World Peace, no to nie tak. Mogło być transkontynentalny magazyn? No dokładnie. No. Tym bardziej, że wiesz, to wszystko to takie szeleszczenie dla nich, nie? Już nawet twoje oryginalne nazwisko rodowe też chyba łatwo przez gardło nie przechodzi, co? No. Tym Szkotom, czy z kim tam tym teraz pracujesz, bo chyba z Węgrami to się na razie rozstałeś. A właśnie teraz z Węgrów znowu. Znowu Węgry? Tak. Czy one się na ciebie uwzięły, tak? Węgrzy na Czechach. Nie, to Czesi na Węgrzech, bo niby. Węgrzy w Czechach. No dobra, coś tak z klimatów bardziej filmowych. No, bo coś tam było o Broadwayu, ale to bardziej było o fakaliach chyba niż o sztuce. No to wiesz, to co, no Czernobyl jeszcze nadal doczytuję. Tutaj może przed naszą sesją nagraniową powiedziałeś mi, że ty już tym wszystkim... Tak kolokwialnie mówiąc, zwracasz, więc może się nie rozgadam, ale jeszcze doczytuję te różne takie artykuły. Jeden ostatnio czytałem, wspominałem ci, jak to podobno Polaków zaczęto angażować do sprzątania Czarnobyla. Ruskie nie chciały, a Ukraińcy popili zbyt mocno i już nikomu nie było robić. Powiem może o Grze o Tron, bo ty już wiesz, nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale ja generalnie jestem takim trochę, no... Dziwakiem? Tak, dokładnie, taki za mnie specjalista, że... Widziałem ostatnie 3 sezony i pierwsze 2 i generalnie mam całą dziurę, która się dzieje pomiędzy, więc teraz nadrabiam te zaległości i się przerażam, powiem ci szczerze, bo tak patrzę a propos ostatniego sezonu, wiesz, to co się stało z Daenerys i tak dalej, nie, i ten cały krzyk internetu, jak to można było tak no, naszego anioła potraktować, a ja oglądam te sezony, jestem na połowie trzeciego i jestem przerażony tą dziewczyną, nie, no, tyle zła sieje w ogóle, tyle krzywdy. Widzisz, jaka pamięć jest ludzka krótka, pewnie w łatwy sposób można zmanipulować widza czy tak. Fana. Tak. Znaczy, wiesz, sami siebie chyba manipulują też, bo po prostu nie pamiętają, czy byli tak zaślepieni, nie wiem, no, oglądając od początku to wszystko, jak wychodziło, że prześlizgiwały się takie różne, a wiesz, wujek popije, ale generalnie jest fajny, nie?
Coś na zasadzie. Tylko ciocia nie wychodzi z domu od miesiąca. Tak, ale to tyle. Generalnie no takie dziwnie się to ogląda. Już wiem, że co się stanie z Robem Starkiem i tak dalej. Tak siedzę i mówię, nie, jeszcze dwa odcinki, nie? Pierwsze takie doświadczenie w moim życiu. A to tyle z moich uzewnętrznień. A ty miałeś ostatnio czas pośród znoju i podróży służbowych, żeby coś tam odgrzebać, czy na czymś oko zawiesić i ucho? No ja teraz bardzo ciężko mi jest dojść do konsensusu z żoną a propos, no filmy to jeszcze, ale seriale to nie jest nasz wspólny konik. Nie mamy bryczki. Nie mam co powiedzieć. Bryczki. Bryczka jest, tylko konie nie mogą się zdecydować. No właśnie. Ale trafił się teraz nam 2013 rok, nie pamiętam, chyba 5 sezonów było. Serial Bates Motel z Verą Farmingą między innymi. No tak, tak, tak. To jest serial, który opowiada wczesne lata głównego bohatera psychozy Hitchcocka. I właśnie no, to sobie gdzieś tam próbujemy odświeżyć, ale oczywiście jak ja wyjeżdżam, albo chwili mnie tylko nie ma, to już żona. A to 2 dziobnie sama, a to 3 dziobnie sama odcinki. Nie, że trzeba porozmawiać, bo to ja miałem z kolei taką rozmowę z moją żoną, bo to ja miałem takie czasami akcje, kiedy ona no, musi wyjść z koleżankami z pracy, no to co, no to z psem 3 odcinki się, wiesz, zrobiło, nie, w jedną posiadówkę, a potem była zadyma. No ja bym nie byłem, jakby nie pozostawałem dłużny i odwdzięczyłem się obejrzeniem drugiego odcinka Wielkich Kłamstw samym. Co, wojna domowa? No, nie no, bo to są inne zasady, tak, teraz się okazuje, że Bates Motel, to już on się skończył, gdzie można oglądać seriami, a kłamstewka są co tydzień i to tak zagranie faul to było. Taki potężny spalony, taki spalony z liściem. Tak, ale akcję wygrałem. To jest tak jak dzisiaj mecz był Polska-Włochy, Mistrzostwa Europy do 21 lat i Polska wygrała z Włochami i jeden z piłkarzy powiedział, że jeżeli ktoś chciałby od nas przepis, jak to jest mieć pół akcji, wygrać mecz, to my zapraszamy do siebie po przepis. Ja miałem pół akcji, żona obejrzała z 5 odcinków, ja obejrzałem jeden i wygrałem mecz. No właśnie, też a propos piłki, coś się jakieś takie patrzę, że z Belgią było 3-2, teraz z Włochami normalnie. Aż trzeba będzie namierzyć kolejny meczek, bo dawno już reprezentacji nie widziałem, ale nie o piłce. No właśnie, może być to, tak, kończąc tylko temat, może to być drastyczne przeżycie dla ciebie, bo no. 2 mecze wygraliśmy w grupie, takiej standardowej grupie, 4-drużynowej. No. I dalej to nam nie daje awansu. Jeżeli przegramy z ostatnim meczu, a przynajmniej nie zremisujemy, to nie wejdziemy dalej, więc taki paradoks polskich drużyn, które przeważnie przegrywają wszystko i na końcu jeszcze jakieś mają szanse, a nasi młodzi wygrywają i... To u nas pierwszy mecz był o honor, tak? Drugi był o awans, a trzeci mecz otwarcia w zasadzie, nie? To się jakoś odwraca teraz. A propos piłki nożnej, to jak, nie no, żartuję, ale Wielkich Kłamstewek to po 2 odcinkach możesz zdradzić tak pokrótce, czy jednak udaje im się zaspokoić, wiesz, no jakby ty byłeś bardzo na kontrze na początku do samej czelności, żeby powoływać do życia, nie? Projekt. No, wiesz, to sama autorka wielokrotnie zaprzeczała tym pogłoskom, że powstanie jakaś druga część, ale niestety kasa zrobiła swoje, chyba że no, tak myślę sobie teraz, że może ją też skusili tym, że jedną z dróg miałaby zagrać Meryl Streep, nie wiem, czy to już wtedy na tamtym etapie mogło być dogrywane, ale no to jest swego rodzaju epilog taki przedłużony do 7 odcinków, tak mi się wydaje, bo to się powoli rozwija. Ja zresztą jak zawsze było, że za dużo się nie działo, ale fakt faktem, no Meryl Streep jest genialna w tej roli i może nawet zbyt. Tak mi się wydaje czasami w tych scenach, jakby wiesz, Kasparow grał z komputerem, tak? Że generalnie jakby się nie starał, to no chociaż to może zły przykład, bo on tam chyba wygrał, czy tam zremisował parę razy, ale bo tak każda potyczka Meryl Streep z jakąkolwiek aktorką wydaje się z góry skazana na porażkę tej drugiej strony. No słuchaj, pamiętasz zwiastun, kiedy w scenie z Reese Witherspoon tylko Meryl Streep mówi cokolwiek, a dwukrotnie chyba kamera jest na Witherspoon, na jej reakcję, nie? No to jest pierwszy odcinek. Kwintesencja, mówisz, do tej pory. No i świetny drugi odcinek, w sensie mocno wszystko przyspiesza i emocje narastają. Zresztą chyba tego, co kojarzę, to 9,4 chyba ocena. Wow. Tego drugiego odcinka po tych chyba 2 czy 3 dniach, także no, nadrabiaj kolego, bo nie będzie o czym gadać.
Czyli nie Czernobyl, ale może coś jeszcze gruchnąć, tak? Dokładnie. Nie, no też, ja zabieram pewnie za kilka tygodni dopiero, ale jak wyjdzie wszystko, to może wrzucę sobie taki większy binge z żoną. Bo planujemy tak jeden dzień zrobić posiadówkę jednej serii czegoś i wszystko, wiesz, od 8 rano do 24, nie? Dopóki nie starczy piwa. Mhm. To jest chyba ten serial, który tak myślę wybiorę, bo no może to być ciekawe doznanie, że nie trzeba czekać i tak dalej, tylko to jest wszystko sru. No, no bardzo często tak robią ludzie, że właśnie czekają, aż się skończy sezon i potem zasiadają, żeby to naraz, a nie czekać. No, ja pamiętam na początku, jak robiliśmy te półodcinki, to pamiętam, że te seriale jak właśnie La Casa de Papel, czyli Dom z Kart i kilka innych jeszcze, obróciłem w jeden dzień. Babylon Berlin obróciłem w dwa dni, ale to było tak 8-8. Chyba, o ile pamiętam. Więc też nie mogę się doczekać a propos takich seriali, bo teraz w ogóle w kinie zacznie troszeczkę wychodzić fajnych rzeczy, bo będzie Toy Story 4 niedługo, będzie przecież film Tarantino, że jeszcze chyba czymś o Królu Lwie nie wspomnę. W ogóle w Stanach to teraz dalej wychodzi, także już po premierze amerykańskiej jest Toy Story 4. Tak, tak. No właśnie to jest jeden z trivia a propos laleczki, który wyczytałem. To może już teraz, po co czekać, a potem zapomnę. Że właśnie laleczka, bo mówimy tutaj o laleczce Chucky, oczywiście remake'u filmu, o którym zaraz będziemy mówić, i właśnie Toy Story 4 to są dwa filmy, które wychodzą, czy wyszły teraz razem w Stanach. I tu właściciel zabawek ma na imię Andy. Takie, wiesz, zbieg okoliczności akurat. No proszę. No ale serialowo też wiadomo, że wyjdzie Stranger Things i jeszcze kilka innych produkcji, natomiast ja tak czekam strasznie na ten Babylon Berlin, bo tak mi się podobał ten pierwszy sezon, zresztą najdroższy w historii nieanglojęzyczny serial, że aż korci. Jest coś takiego, na co ty wyczekujesz, czy jednak śpisz po nocach? Wiesz co, ostatnio no, gdzieś tam jakieś wyjazdy się trafiają, więc nie ma za bardzo czasu, żeby oglądać. No ten film, o którym dzisiaj będziemy mówić, to już jest sprawa kilku miesięcy, jak go oglądałem, ale no właśnie teraz, dzisiaj tak pomyślałem, że a propos tego, że prawdopodobnie za dwa tygodnie, żeby uratować weekend czy tydzień bez odcinka, będzie trzeba zrobić bonusa, to muszę chyba przejrzeć właśnie te strony, gdzie wypisują premiery na dany miesiąc danej stacji, czy to Netflixa, czy Hulu, czy HBO, i gdzieś tam pogrzebać, co tam nowego wyjdzie niedługo. No tak. Bo tak to przeważnie mnie zaskakują te seriale, oprócz takich oczywiście rzeczy jak Wielkie Kłamstewka, bo to wiedziałem, kiedy będzie, ale tak to reszty to... Wiem, że teraz też Glow tak wychodzi, ale to akurat nie jest jakiś mój konik. Chociaż Alison Brie, ale jakoś tak nie ten... No może zasiądę kiedyś. Tym bardziej, że lubię Marona, a tam ponoć, jak to się ponoć zbliża do ich związku, czy tak, taki, tak, wiesz, tak. Gdzieś tam grawitują. Trochę będzie moje takie filmowe Andre Agassi, Stefanie Graf. Wspomniałeś o uratowaniu tygodnia, a to dlatego, że po przyszłym tygodniu ja muszę się udać do Iowa, bo teściowie przechodzą zgodnie razem na emeryturę, więc no trzeba po prostu trochę pobujać się i porobić zupełnie nic, więc może Patrykowi uda się coś ogarnąć, ale to w przyszłości niedalekiej, ale jednak. A dziś, kochani, mamy, tak jak wspomnieliśmy na początku, dla was cztery premiery filmów, które wchodzą do polskich kin. Tych filmów oczywiście wchodzi więcej, Filmweb ma pełną listę tych wszystkich, a my wybraliśmy cztery i chyba na pierwszy rzut weźmiemy sobie amerykański horror, czyli horror Ma, który opowiada o grupce nastolatków, którzy pewnego dnia poznają pewną nieznajomą kobietę w kwiecie wieku. No i po krótkiej przyjaźni okazuje się, iż jej dom staje się domem otwartym dla imprez, które ta grupa nastolatków uwielbia co weekend, nawet i częściej, organizować. No i wkrótce jednak gościnność naszej tytułowej Ma zmienia się coś w rodzaju obsesji. Premiera światowa to 30 maja, premiera amerykańska to maj 31, a za scenariusz odpowiada Scotty Landis, dla którego jest to debiut pełnometrażowy, a w przygotowaniu ma inny horror pod tytułem Deadcon. Jeśli chodzi o reżyserię, mamy tutaj Tate'a Taylora, który jako scenarzysta otrzymał
nominację do BAFTY w 2012 roku za scenariusz adaptowany do filmu Służące. Zresztą tak jak Darek wspominał we wstępie, również z odtwórczynią głównej roli i w tym filmie. I tamtego filmu też był reżyserem, a także na koncie ma z 2015 roku serial Grace i Frankie oraz Dziewczyna z pociągu z Emily Blunt w roli głównej z roku 2016. Tak jest, Octavia Spencer najbardziej znana jest z ostatnich w zasadzie trzech filmów, można powiedzieć takich najgłówniejszych w jej karierze, bo za Służące otrzymała wspomnianego Oscara, a oprócz tego ma na swoim koncie także nominację do Oscara 2 lata temu za Ukryte działania oraz rok temu za Oscarowy kształt wody. Natomiast za Służące otrzymała ta aktorka również BAFTA oraz Złotego Globa, a partneruje jej Juliette Lewis. Na jej koncie mamy tytuły troszeczkę dawniejsze, bo z początku lat 90. to przede wszystkim Urodzeni mordercy i Co gryzie Gilberta Grape'a. Luke Evans to odtwórca Owena Shawa z serii Szybcy i Wściekli, a także w tym roku wystąpi w najnowszym filmie Luca Bessona Anna, a obsadę domyka w małej rolce Allison Janney, czyli aktorka znana nie tylko z serialu Prezydencki Poker, ale także otrzymała Oscara w zeszłym roku za drugoplanową rolę w filmie Jestem najlepsza, ja Tonia. A jeśli chodzi o wstępne oceny i recenzje, nie jest najlepiej, jak to niestety bywa przy horrorach. Kolejny, ciężko powiedzieć, wyjątek, który potwierdza reguły, po prostu reguła, która potwierdza regułę, czy kolejny film dość prawdopodobnie mierny. Tak to wynika z ocen na IMDb przy około 7000 głosów, to jest 5.9 na 10 oczywiście. Rotten Tomatoes krytycy dają 56% pozytywnych opinii przy średniej ocenie 5.6 na 10, a widownia 65% i tutaj jest ocena lekko wyższa, 3.6 na 5. Tak jest, chociaż powinniście obejrzeć trailer, ja go widziałem w kinie i całkiem fajnie się bawiłem i może rzeczywiście w tym wypadku to wystarczy, no bo te recenzje pozytywne no nie są takie strasznie wybuchowe, można powiedzieć. Oprócz oczywiście standardowych sentencji w stylu, że Octavia Spencer to jedyny powód, dla którego warto ten film obejrzeć, nie wiem czy to akurat pozytywny głos. Natomiast inny krytyk mówi, że no niestety ta postać to nie daje jednak możliwości Octavii, żeby w pełni pokazała swoje umiejętności. No a już reszta mówi, że to jest po prostu typowy horror, przewidywalny, a ostatni akt to podobno nawet jedzie na autopilocie. Też ciekawa opinia jest, która mówi o tym, że no chyba ktoś, kto był w kinie, oglądał z innymi ludźmi, powiedział, że w trakcie najstraszniejszych scen widzowie wybuchali śmiechem i nie jest pewien, czy do końca o to chodzi w tym gatunku. Wydaje mi się, że tak, bo skoro to reguła. No to bardzo się wiesz, jak potem patrzymy na wyniki finansowe, to strach się bać, jak to się mówi przy horrorach. 5 milionów, czyli no bardzo, można powiedzieć, przeciętny wynik, jeśli chodzi o właśnie pieniążki przeznaczone na produkcję, ale przy tym około 52 milionów już zarobionych, a to niecały miesiąc, więc całkiem niezły wynik, jak na film, który ma bardzo przeciętne oceny, a czas trwania jego to 99 minut. No tak, 99 minut to nie jest za długo, można jak ktoś chce, chociaż jest przecież konkurent, o którym za chwilę powiemy, także horror amerykański, o którym Patryk już wspomniał. Zanim do tego dojdzie, to mamy tutaj, no tak mi się wydaje chyba, pewną szansę na oddech, bo mamy komedię kryminalną produkcji amerykańskiej pod tytułem Oszustki. Światowa premiera tego filmu miała miejsce na Filipinach 8 maja tego roku. Do Stanów ten film wszedł 2 dni później. No i jest to, nie wiem czy pamiętacie, taki film jak Parszywe dranie, film z 1988 roku Franka Oza. To ten dzisiejszy jest właśnie remake'iem, tamten był z Michaelem Caine'em i Steve'em Martinem, a dzisiaj mamy odwrócenie ról. Odwrócenie, czyli girl power, i mamy dwie kobiety, które właśnie wcielają się w te same postaci jak ci dwaj panowie, no już ponad 30 lat temu. A akcja opowiada o tym, jak to młody milioner staje się obiektem rywalizacji dwóch oszustek zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn. Brawo wy. Brawo wy. Ale wiesz, tutaj są blachary, a tam blacharze byli. No oczywiście. No właśnie, a tym bardziej, jeśli opowiemy jeszcze, czy dodamy do tego, że takim blacharem był też Marlon Brando. Jak się okazuje, to jest remake remake'u remake'u. A, no tak. I w 1964 roku był też film, który miał tytuł, już ci mówię,
opowieść do poduszki i tam właśnie Marlon Brando grał główną rolę. To jest właśnie ten tak naprawdę pierwowzór. No ale tutaj jakby pomijane są nazwiska panów, którzy tworzyli ten film w 64 i mamy za autorów scenariusza właśnie trójkę z tej drugiej części, Stanley Shapiro, który jest laureatem Oscara za Telefon towarzyski z 1959 roku, Paul Henning, który, no tak jak ten wcześniejszy pan zmarł w 90 roku, ten pan w 2005, i pan Henning ma na swoim koncie nominację za film Kochanku, wróć z 1961. Zresztą ta nominacja trafiła mu się razem wspólnie z partnerem w tamtym filmie, właśnie wyżej wymienionym panem Shapiro. A do tej dwójki mamy Dale'a Lawnera, który też ma na swoim koncie dość udaną produkcję, jaką był film Mój kuzyn Winnie z 1992 roku. Tak jest. Natomiast nową twarzą, jeśli chodzi o scenariusz, panią, która maczała tylko i wyłącznie swoje palce w tym filmie, jest Jack Schaefer. Jest to autorka Timera z 2009 roku. No i teraz kręci Black Widow ze Scarlett Johansson, także wydaje się, że no, być może była ona odpowiedzialna po prostu za lekkie podrasowanie czasowe tego filmu. Jeśli chodzi o reżyserię, to mamy tutaj Chrisa Addisona, dla którego jest to debiut pełnometrażowy, a wcześniej w jego dorobku widnieją w zasadzie same seriale, Figurantka, Playing House, kilka odcinków, i w przygotowaniu podobno jest film Alleluja z Ralphem Fiennesem w roli głównej. Obsadę tutaj mamy taką oto dwie panie. Anne Hathaway, o której mówiliśmy wcześniej, pani ta ma, zresztą nasza rówieśniczka, Darku, Oscara za Nędzników, za rolę drugoplanową z roku 2013, a także nominację za film Rachel Wychodzi za mąż z roku 2008, czy też Mroczny Rycerz Powstaje z roku 2012. To jest oczywiście jeden z filmów Nolana o mrocznym Batmanie. Partneruje jej pani Rebel Wilson, 2 lata starsza od Anne, i ta pani ma na swoim koncie takie filmy jak Pitch Perfect z roku 2012 i 3 pozostałe części, a także film Druhny z roku 2011, czy też z tego roku komedię Jak romantycznie. Przy 21-milionowym budżecie film ten zarobił, już na siebie zdążył, bo jest to około 78 milionów dolarów. Jeśli chodzi o ceny i krytykę, to no, na IMDb nie wygląda to za różowo, podobnie jak w przypadku Ma, jest to 5-3, czyli ciutkę gorzej jeszcze przy 7 tysiącach głosów. Na Rotten Tomatoes na 139 recenzji, 15% z nich jest pozytywnych. Tak, 48% widowni, ale ja nawet znalazłem ocenę 0 na 5 od jednego z krytyków. Czyli może zaczniemy od plusów. Żeby nie było, podobno jest wiele śmiechu, ale biorąc pod uwagę potencjał filmu z 88, można powiedzieć, że nie aktualizuje jednak materiału na tyle, żeby było to coś ciekawego, czyli jednak może tutaj pani Schaefer, nie wiem, może stylistycznie sprawdziła, może ortografię sprawdziła, ale widać, że nie zanosi się nic na żaden lifting, absolutnie. No właśnie. Jeśli chodzi o minusy, to mamy tutaj taką oto opinię, iż gwiazdy oszustek mogłyby stworzyć efektywny zespół komediowy, ale jednak w innym otoczeniu, a ten przerobiony na feministyczny remake'u dodaje niewiele więcej niż tylko kobiecy twist w historii. Ile tych było remake'ów? 3? A kto by tam zliczył, panie? No tak, ktoś napisał, to jest w ogóle świetne. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji, w której kelner objaśnia menu w niekończący się sposób, a kiedy przychodzi czas na jedzenie, zostajesz wypchnięty przez drzwi, kiedy pierwszy kęs nie został nawet dobrze przeszuty. I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. O co panu chodziło? Wiadomo, że raczej się nie ubawił, ale... Ale inaczej, Darek, zadanie aktorskie. Zagraj taką scenę. Nie tą ze zjedzeniem, tylko żeby wywoływała taka emocja. Nie, no to Daniel Day-Lewis, panie, ale coś musiał zrobić, przeskrobać, no nie wiem, zamienił widelec z nożem, czy jak. Jest jeszcze jedna opinia, ta w ogóle to już przerasta wszystko, ale wydaje mi się, że może być rzeczywiście najbardziej dosadną i najbardziej, jak to mówią Amerykanie, on point. Podobno film ten jest, cytuję, banalny, mdły i nudny.
czyli jak ten, co to było z tym Tedem Bundym? Dobry, zły i brzydki, albo podły, no, albo odrażający, zły tak, i brzydki. I podpity. Tak jest. Ach, no nic, kręcili go na Majorce, tyle wiemy, czas trwania 93 minuty, także polecamy wam bardzo przyjrzeć się kolejnej produkcji. Tak, którą to będzie póki co dość przeciętnie oceniany film, ale to są dopiero kilka dni. Ale jest lepiej, tak? Jest lepiej, ale to czas pokaże, czy kolejne dni, czy pierwszy pełny weekend, jak to się zakończy. Mamy Child's Play z oryginału, czyli laleczka, czyli toczek w toczek, jak to mówią recenzenci, to co mieliśmy... Czy toczka w toczkę. To, albo toczka w toczkę z 88 chyba roku też. Mm-hmm. Co ciekawe, też remake filmu. Patrz, jak to się wszystko łączy. Toy Story z laleczką, laleczka z oszustkami. Co ciekawe, właśnie to jest oczywiście laleczka, horror produkcji amerykańskiej. W zwiastunie widziałem Orion Pictures jako jeden z producentów i Metro Goldwyn Mayer. Dawno nie widziałem tych znaków takich. Bardziej pamiętam ich ze starych VHS-ów, czy też nawet United Artists, firma, która się zajmuje dystrybucją, też dość rzadko. W każdym razie premiera, tak jak powiedziałem, była niedawno, światowa w Paryżu 18 czerwca, a następnie Belgia, Francja, Włochy 19, u nas 20, a dzień później, to ciekawe, dopiero w Stanach Zjednoczonych. Akcja jest prosta, jak tu też nie chcę przeklinać. Boś ty nieprofesjonalny podcaster. No właśnie. Jeszcze kilka sezonów i dojdziemy do tego punktu. Karen daje w prezencie urodzinowym synowi lalkę. Kobieta nie jest świadoma złowieszczej natury zabawki. Czytał Tomasz Knapik. To jak z oryginału. Jak z oryginału. Dokładnie. I powiem ci, że ten trailer też wygląda jak, tak jak mówię, no dosłownie jakby... Jak z oryginału normalnie. Z oryginału. Jak ten kubek Primy, no a, to nie oglądasz polskich reklam, nieważne. Nie. Scenariusz Tyler Burton Smith. Jak ci przechodziło, to przez gardło, jakbyś miał coś prywatnie do niego. Debiut pełnometrażowy i w ogóle filmowy, wcześniej głównie praca przy grach komputerowych, m.in. Quantum Break, rok 2016, Sleeping Dogs, 2012, ale w przygotowaniu, no taka ciekawostka, ja na nią czekam, właśnie scenariusz do filmu Kong Fury 2, tak. Gdzie ma być właśnie pełnometrażowa wersja, gdzie naprawdę ciekawe postaci i aktorzy są zaangażowani w to. A jeśli chodzi o reżyserię, mamy tutaj Larsa Klefberga, ten pan będzie znany za tydzień w polskich kinach. Będzie bardzo znany, bo wejdzie jego film właśnie Polaroid, też horror, który będzie miał właśnie premierę 27 czerwca, a wcześniej znany głównie właśnie z krótkich metraży The Wall 2012 rok, a także właśnie myślę, że gdzieś podwaliny tego filmu, który będziemy mogli podziwiać w przyszłym tygodniu, czyli Polaroid z roku 2015. Tak, a jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj przede wszystkim Aubrey Plaza, która sławę zyskała w serialu Parks and Rec, ale potem bardzo szybko ruszyła na podbój Hollywood, bo mamy tutaj takie filmy jak Na własne ryzyko, Ingrid wyrusza na zachód, no taki powiedzmy można powiedzieć ok film, czy Co ty wiesz o swoim dziadku. Oprócz tego głos do laleczki podkłada sam Mark Hamill, czyli oczywiście gwiazdor znany z Gwiezdnych Wojen. Oprócz tego ujrzymy także Gabriela Batemana, znany z choćby filmu Kiedy gasną światła 2016 rok, a także Briana Tyree Henry'ego, czyli aktora, który sławę zdobył w serialu Atlanta, no ale także pokazał się ostatnio w filmie Wdowy z Viola Davis, czy podłożył głos do oscarowego Spider-Man Uniwersum także w zeszłym roku. Budżet i box office na razie w momencie nagrywania nieznany, tak samo jak no dość słabo, jeśli chodzi o recenzję, bo na IMDb są tylko 124 głosy i ocena z tego wychodzi 6-7. Dlatego Darek mówi, że jest w miarę, ale to zobaczymy, jak to będzie, jak będzie 2-3-7 tysięcy. Rotten Tomatoes, ocen brak, recenzji brak. Także jedyna opinia, jaką udało mi się znaleźć na IMDb, mówi o tym, że Laleczka to jeden z najlepszych horrorów roku i wiele zawdzięcza Markowi Hamillowi właśnie, który
wykonał ponoć wspaniałą, niesamowitą pracę, podkładając głos Chuckiemu, a film jest dość dokładny w odzwierciedleniu oryginału z roku 1988. Tak jest. No, możemy chyba tylko dodać jeszcze, że pierwszy raz od 14 lat film o Chuckiem wchodzi oficjalnie do kin, bo wcześniej to jednak od razu było na płytę, nie? Mhm. No i czas trwania 90 minut. Tak, a ponoć no, praktycznie żadna osoba, która tworzyła ten oryginał, nie była zaangażowana teraz przy tym filmie. To ciekawe, że każdy się odcina od tego. Ale jednak reżyser dał głos, czy jak to można powiedzieć, odezwał się i powiedział, że wybór Marka Hamilla na głos Leczki jest wyborem bardzo dobrym. Tak jest. No więc jeżeli nie zafascynowały was te wybory do tej pory, które wam przedstawiliśmy, no to może pójdziecie z kobietą na wojnę. Bo taki tytuł ma film, który wydaje się najpewniejszym filmem tego weekendu. Komediodramat przygodowy produkcji islandzkiej, francuskiej i ukraińskiej właśnie Kobieta idzie na wojnę, który to był w tym roku oficjalnym kandydatem, to znaczy w zeszłym, ale do tegorocznych Oscarów, kandydatem Islandii do nominacji oscarowej, której nie uzyskał w ostateczności w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. A akcja Kobiety idzie na wojnę opowiada o Hali, która prowadzi podwójne życie. Ukrywając się pod pseudonimem Kobieta z Gór, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi podobno zagrożenie dla islandzkiego środowiska. I co ty, panie, na to? Że mogli to nakręcić w Husaviku. Bo ja wiem, kto tam jest zagrożenie dla islandzkiego środowiska. No i dali ciała. Premiera światowa miała miejsce w Cannes w zeszłym roku, już ponad rok temu, tak naprawdę 12 maja. Kinowa też w zeszłym roku, 22 maja na Islandii. No jakoś nie dane było mi i przeczytać o nim dopiero teraz, chyba właśnie przy okazji Oscarów. Gdzieś tam przyleciała mi reklama, ale też nie mogłem znaleźć i dotrzeć, gdzie ten film obejrzeć. W Stanach natomiast film trafił do ograniczonej dystrybucji i odwiedził takie festiwale jak Sydney, Toronto, Londyn oraz Chicago. No i trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy ten film pojawił się na arenie festiwalowej, to trochę mu tam skapnęło, bo w Cannes co prawda otrzymał jedną z pobocznych, ale nagród, a to ważne jest dla takiego mimo wszystko małego i hermetycznego przemysłu, jakim jest islandzki, bo ten film, a dokładnie jego reżyser, otrzymał nagrodę od Stowarzyszenia Autorów, Reżyserów i Kompozytorów właśnie w Cannes. A no, jeśli chodzi o Islandię, no to tam była kompletna dominacja, bo przyznaje się tam tak zwaną nagrodę Eddie, i tam ten film otrzymał 10 aż tych nagród, między innymi za film roku właśnie, ale też za scenariusz, reżyserię, za aktorstwo, ale także, co ciekawe, za zdjęcia, muzykę i efekty specjalne. A właśnie, i przeważnie właśnie jest tak, że jeden film, tak z tych, co przeglądam i o których mówiłem wam w swoich płocinkach, właśnie te filmy przeważnie dominują. Zresztą wiele filmów nie powstaje na tej wyspie, ale właśnie przeważnie jeden się wybija i no jak nie 90, to chociaż 70% tych nagród zgarnia. Mamy tutaj za scenariusz odpowiadającego pana Olafura Egilsona, czyli pewnie syna Egila, jak mniemam, który ma na swoim koncie komedię Kamień Elfów z roku 2010. W 2016 z kolei napisał scenariusz do filmu Eidurin w reżyserii słynnego na tej właśnie wyspie Baltazara Kormakura, ale i też pana, o którym coraz głośniej Hollywood, a także znany jest jako aktor z dramatu Vir, który był filmem roku na Islandii w roku 2011. Natomiast drugim scenarzystą, ale i reżyserem dzisiejszego filmu jest, tak mi się wydaje przynajmniej, no nie słyszałem o nim za dużo, Benedikt Erlingsson, można powiedzieć wschodząca gwiazda islandzkiego kina, bo Benedikt Erlingsson, ten pan, ma na swoim koncie dwa filmy i dzisiejszy jest tym drugim. No i do tej pory otrzymał już 4 nagrody Eddie, 2 za dzisiejszy film i 2 pozostałe za scenariusz i reżyserię do swojego debiutanckiego dramatu sprzed 9 lat o koniach i ludziach. I był to w 2011 roku, także islandzki kandydat do nominacji oscarowej, czyli no co film to wydaje się, że dominuje. Słyszałeś o tych koniach i ludziach? Wiesz co, szczerze mówiąc, to miałem go gdzieś w swoich zasobach do obejrzenia i miałem zrobić o nim odcinek, no ale wyjechałem przedwcześnie, ale może gdzieś wygrzebię, obejrzę i może faktycznie mi się na tyle spodoba, że trafi na jakiś odcinek Euromixu.
Ale nic. Obsada. Haldora, Gerhard Stottir. Ta pani właśnie gra główną rolę w filmie i otrzymała nagrodę Eddy, oczywiście za drugoplanową rolę w dramacie Metalhead z roku 2013. Bardzo słaby film, który obejrzałem i nie trafił na moją listę. No ale to, tak jak mówię, tych filmów dużo nie powstaje, a nagrody trzeba rozdawać. 2017 rok to serial Więźniowie, który był oczywiście serialem roku na Islandii. Odcinki konkurowały między sobą, tak? A rok 2000 to Anioły Wszechświata, odcinek mój islandzki, numer 22,5. Partneruje jej Johan Sigurdarsson, który ma na koncie takie filmy jak 101 Reykjavik z roku 2000, Zimne Światło z 2004, czy też serial W Pułapce, o którym też opowiadam w odcinku 14,5 z roku 2015. To tyle chyba, jeśli chodzi o tą główną obsadę. Tak, no nie ma co wymieniać, bo pozostali aktorzy jednak stanowiliby tylko zapewnienie naszego eteru. Natomiast jeśli chodzi o oceny i recenzje, to tak jak powiedziałem, jest całkiem nieźle, bo na IMDb przy około 3000 głosów jest to ocena 7,6, ale na Rotten Tomatoes jest już aż 102 recenzje, co jak na film islandzki chyba jest całkiem niezłym wyborem. Widać, że to jest chyba dobra droga, żeby pchnąć taki film nie do kin od razu, tylko na festiwale, bo przynajmniej potem Rotten Tomatoes ma co zbierać, nie? No i tam 97% tych recenzji jest pozytywnych, ocena średnia 7,8, a widzowie oceniają ten film na 4,3 na 5, czyli takie mocne 8,6 na 10, przy średniej 91% pozytywnego odbioru widowni. No i przede wszystkim film chwali się za sarkastyczne poczucie humoru z bardzo odpowiednią dozą absurdu, a także to, że film pokazuje nam, co to znaczy być, wyglądać i brzmieć jak prawdziwy wojownik, oczywiście w tym przypadku jako wojowniczka. Niektórzy twierdzą nawet, iż jest to film, jakich do tej pory nie widzieliśmy. Ktoś też napisał, naskrobał jakiś znajomy pewnie, przyjaciel rodziny, że ponoć pozwala nam poznać lepiej ich mentalność i styl życia, która jest, no oczywiście, jak już pewnie wiecie z moich odcinków i z tego, co czasami coś tam napomknąłem, no dość inna od standardów kontynentalnych Europejczyków. No tak, a ulubiona moja taka recenzja, wspominka pewnego z użytkowników na forum filmowym jest taka, iż jest to film, o którym szybko zapomnicie, ale w trakcie roześmiejecie się nie raz, nie dwa, a na koniec zdziwicie się, jak szybko wam te 100 minut minęło. Czyli no idealnie, nie? To tak jak świetna wizyta u dentysty, może tak można pomyśleć o tym i nawet czasami jeszcze pan czy pani dentystka sypnie żartem, ale generalnie wszystko pójdzie gładko i przyjemnie. Budżet szacowany jest tego filmu na 2,5 bańki, jeśli chodzi o euro, natomiast podobno zarobił mniej niż $1,000,000, więc teraz jest okazja do wykazania się, tylko 101 minut, więc może rzeczywiście na ten film warto się zdecydować, kochani, bo to jest tak, że jak tylko Patryk robił odcinki o filmie islandzkim, to od razu robiło się zassanie na naszym serwerze z Islandii i jednak ludzie spragnieni skandynawskich tematów uskuteczniali to, co Patryk wam tam nakłamał. No i być może właśnie warto posłuchać też i tych kłamstw o tym filmie i wybrać i obejrzeć coś, co nie jest może papką. No nic, kończymy tym właśnie optymistycznym akcentem zapowiedzi, no dość słabe, jeśli chodzi o całokształt na te cztery filmy, tak naprawdę jeden, który chyba no z czystym do końca nie, bo nie wiedzieliśmy, ale można mniej więcej polecić na tą resztę, to wszystko na własną odpowiedzialność. Tak, no ale potem gadamy o tym nie po to, żeby stracić wam czas, tylko często tak jest, że ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy jest na co pójść. No i no niby jest, tak? Ale jak już się zacznie grzebać, to wiesz, wystarczy lekko butem trącić, a wychodzą nogi, nie? Co? Nie za głęboko to wszystko zakopane. Aha. Kopnąć butem, nogi wychodzą. No dobra, okej. Wracamy do świata. To wracamy, ale nie daleko od Islandii. Co prawda nie tak blisko, ale trzymamy się północnych tematów, a dokładnie duńskich, a Dania, o ile dobrze pamiętam, nie leży w Skandynawii, prawda? Bo Skandynawia to półwysep skandynawski, a nie wszystko to, co powyżej Niemiec. No niby nie leży, ale już i tam jakoś... Ale się tam... lubią, tak jest. Klepią się po plecach. No tak, dzisiejsze danie, kochani, Kartoteka 64, rok 2018. Jak to jest, Patryku, że tak dobry film i najbardziej kasowy w historii duńskiego przemysłu filmowego
i czwarta część sagi, a praktycznie nikt o tym nie wie. Na Rotten Tomatoes no prawie zero informacji, dwie jakieś recenzje, które no powiedzmy jakoś się tam czyta, ale nic ciekawego. Jedna po hiszpańsku. O, to już w ogóle był problem, nie? Bo Translator mi się zaciął trzy razy, szczerze mówiąc, jak to czytałem. Jak to jest, powiedz mi, bo ty... Ja może od razu powiem, że to jest pierwszy film z tej serii, który ja widziałem i bardzo się zdziwiłem, kiedy potem dowiedziałem się w trakcie researchu, że jest to ostatni. Natomiast ty przerobiłeś te wszystkie cztery, więc masz jakieś zupełnie no bardziej, nie wiem czy bogatsze, ale no na pewno inne spojrzenie na to wszystko. Jak to może być, że taki film pod tą ściółką jeszcze się ukrywa? Czy te poprzednie trzy były jakieś takie, wiesz, niemrawe, czy to jednak był poziom od początku? No wiesz co, to był poziom od początku, ale na tyle on był gdzieś tam... Middle class. Middle class może, tak, to są jakieś tam klimaty, które moja żona wypatrywała, czy raczej ja szukałem dla niej, bo oczywiście musiały być kryminały i dalej muszą być kryminały nas tutaj na tej filmowej dorożce. Czasami tylko zmieniamy klimaty i gdzieś tam wkręciliśmy się w ten pierwszy film, który to był bodajże, jak teraz pamiętam, 2013 rok, Kobieta w klatce. I potem właśnie było Zabójcy Bażantów, Wybawienie i teraz właśnie Kartoteka 64, czyli film, o którym dzisiaj mówimy. Ale to jakby mnie tknęło, ja nawet nie wiedziałem do końca, zanim go nie poleciłem tobie, żebyś przejrzał i zobaczył, czy podniesiesz te liberum veto, czy nie, czy jednak dajemy go na odcinek główny, że jednak on był na tyle wyjątkowy, na tyle mnie wewnętrznie poszarpał, że uznałem, że to jeżeli któryś z tych czterech, to ten. Chociaż z tego, co kojarzę, to chyba żaden nie przekracza jakichś tam, wiesz, tych głosów, które zawsze mamy, te limity, żeby tam gdzieś mniej więcej 30 tysięcy nie przekroczyć, żeby to był w miarę nieznany film. Czyli mówisz, że poprzednie trzy części, z których ja najbardziej pamiętam, to Wybawienie, bo myśmy już kiedyś zapowiadali ten film jako premierę w Polsce, ten oryginalny tytuł to jest Flaskę Post Frappé. To jakoś, wiesz, nie wiem, wódka z kawą, no jakoś się z tym frappé nie łączyło. Było. Czyli twierdzisz, że te wszystkie trzy części to nie jest guilty pleasure, ale że generalnie no może nie jest nic aż tak strasznie wyjątkowego? No wiesz, szczególnie, że my faktycznie takie filmy wybitne dajemy na te odcinki, oczywiście według nas, to tamte były bardzo dobre, ale jeszcze tego poziomu nie uzyskały moim zdaniem i teraz ten rozwalił już totalnie, chociaż spotkałem się z opinią, że z tych powieści, z tych książek, ona jest najlepsza, a film wyszedł najsłabszy z serii, także no, każdy ma tam swoje jakieś zdanie. Czyli się nie znasz. Ale oceny już na różnych portalach mówią co innego, bo właśnie temu filmowi dają najwyższą ocenę. Czyli się znasz. Popatrz, jak to może się w jednym odcinku wszystko wywrócić. No tak, film jest na podstawie książki popularnego autora duńskiego Jussiego Adlera Olsena. Tak jak wspominaliśmy, wszystkie te filmy opowiadają o przygodach, w cudzysłowie, można powiedzieć, Departamentu Q, duńskiej policji, czyli tak zwanego departamentu, jak to się nazywa, do spraw nierozwiązanych? Przedawnionych? Tak, tak. Coś można, myślę, że połączyć te dwie definicje. Trudnych, odgrzebanych po latach. Tak, i nie pamiętam, czy ta książka, czy cała seria sprzedała się w nakładzie 14 milionów kopii, czyli to jest ogromny nakład. No może zwłaszcza dzisiaj, kiedy to rzeczywiście to tak jak z muzyką, że już wszystko na Spotify jest, więc nikt nie kupuje płyt i zarabia się na koncertach, tak samo tutaj. Że 14 milionów dzisiaj to jest wysoki wynik. Natomiast jeśli chodzi o akcję, to co podaje Filmweb i producenci, to tutaj trzeba chyba rozwinąć to, Patryku, nie? Bo to, co Filmweb podaje, to jest następujące. Robotnicy remontujący starą kopenhaską kamienicę dokonują przerażającego odkrycia. W pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują się trzy zmumifikowane ciała. No i mamy to minutę filmu w tym. No tak, ale jest to punkt wyjścia i myślę, że ktoś lubi te klimaty. Powiesz mu, że to jest właśnie taki typowy skandynawski, nordycki klimat tych thrillerów, kryminałów i opowiesz o tej pierwszej scenie, to on już z biletem wywieszonym będzie leciał, chociaż to już wiadomo, że po premierze i to już w kinach było. Ale no to jest taki cliffhanger dość niezły, jeśli w tym momencie kończyłby się zwiastun na przykład. To mówimy coś więcej, czy... Chyba trzeba trochę. Nie, no powiem. Myślę, że trzeba trochę. Nie za dużo, ale myślę, że trzeba to rozwinąć, bo to faktycznie
nie daje zbyt... Nie da nam żadnego pola manewru, żeby mówić w ogóle o czymkolwiek, nie? Bo jak taki jest wysoki standard nie zdradzania żadnej bzdury, no to jak nie możemy powiedzieć, o czym jest ten film, pogadamy, wiesz, o tenisie. Nie, ale czasami tak jest, że wiesz, czy to zwiastun, czy właśnie opis mówi o początku filmu, tak? Tak, tak. Jakaś pierwsza scena, czy coś, i wiesz, gdzieś tam się urywa, no są różne style. No chyba, że to jest Jordan Peele, który w zasadzie cały film opowiada w zwiastunie. No właśnie. I to za najlepsze jeszcze rzeczy. Ale tak, zanim do mięska przejdziemy, to może podamy tak. To jest w filmie podane i na tym też zasadza się akcja filmu, że w Danii, tak jak i w faszystowskich Niemczech, swego czasu, tutaj w latach 29-67, istniał ruch, który starał się, można powiedzieć, prowadzić pewne korekty do podłoża rasowego tego kraju. No i około 11 tysięcy kobiet zostało objętych programem sterylizacji właśnie w celu zapobieżenia ich reprodukcji. Jak można się domyśleć, nie były to wysokie, piękne, szczupłe blondynki. A przynajmniej w założeniu takie nie były. Tak. Bo pewnie też gdzieś tam, no to nie ma co wchodzić w jakieś tam meandry tych zdarzeń, ale pewnie też zdarzało się takie, że ktoś, też jakiś tam lekarz brał właśnie taką sobie na wychowanie. Zresztą chyba nie zdradzimy tu za wiele. Nie będziemy zdradzać, ale właśnie mniej więcej na tym też polega dramat naszej bohaterki, że no powinno to być osoby chore, tak, coś z jakimiś uszczerbkami, no ale jak się rodzina uwzięła, to też można tak skończyć. Tak. Polegało to na tym, i to chyba pada zdanie w tym filmie od jednej z bohaterek, że generalnie można było być po prostu kobietą wyzwoloną albo mieć nawet opinię w niektórych przypadkach i już było się uznawaną za niesubordynowaną. I wysyłało się takie dziewczęta tu w dzisiejszym filmie na wyspę pewną, która to miała tam na celu ich wyprostowanie. No i to też mamy w filmie, mamy Netę, która jest jedną z głównych bohaterek i tutaj jakby akcja rozgrywa się w retrospekcji, kiedy ona jest zmuszona właśnie na taką wyspę przyjechać i nie ze swojej woli. No ale mamy też naszych bohaterów, którzy przewijają się przez wszystkie filmy z tej serii, którzy to istnieją w czasie rzeczywistym, teraźniejszym. No i w jaki sposób oni są związani z tym wszystkim? No w najprostszy sposób, czyli są detektywami właśnie tego departamentu Q. Jest to dwóch funkcjonariuszy, Asad oraz Karl Mork. I oni no dość mocno przeciwstawni, jeśli chodzi o charaktery, są właśnie zestawieni razem do pracy właśnie przy tych nierozwiązanych starych sprawach. Można powiedzieć, że to jest taki jakby miniserial, tak? Tylko że każdy z tych filmów jest pełnoprawnym filmem, właśnie tam około dwugodzinnym. Tak samo jest i tutaj, więc no taki, nie wiem, Sherlock Holmes też ma takie długie odcinki, ten najnowszy. Więc można powiedzieć, że to jest coś w tym stylu, tylko że właśnie na podstawie książek, więc to nie jest tak, że ktoś tam sobie dopisuje coś, tylko są książki i właśnie panowie dwaj rozwiązują takie właśnie ciężkie sprawy i to właśnie ich łączy z tą sprawą raz tych osób znalezionych, zmonifikowanych gdzieś za ścianą, a dwa i tej dziewczyny, do której potem z czasem dochodzą, że miała związek właśnie, czy mogła mieć związek z tym znaleziskiem. Tak jest, mamy trzy jakby rzeczy i to, co moje oko od razu zajęło, to, że tak naprawdę na początku nie wiadomo, o co chodzi w zasadzie w tym. Jest to tak rozparcelowane, że w zasadzie związek między tym a tym jest jaki, ale w taki sposób prowadzą to i scenarzyści, i reżyser, że aż chce się oglądać dalej, bo są takie filmy, czy nawet jak ostatni sezon, na przykład Westworld, drugi sezon, kiedy po prostu napakowanie informacji sprawia, że twój mózg wybucha, zanim mu dasz odpocząć. A tutaj w tym filmie raczej wszystko jest tak odkrywane, to wszystko ciebie ciągnie do tego dzieła, przynajmniej tak było w moim przypadku, że chciałem się więcej dowiedzieć, ale co tutaj? No, czyli jakby w sposób idealny, jakby taki wydaje się najbardziej atrakcyjny dla widza. Tak jak mówisz, się dzieje, że po kolei no, niby żmudne śledztwo, ale jednak te odkrycia kolejne i gdzieś tam twisty, zresztą z niesamowitymi twistami na końcu i w ogóle po drodze też powodują, że po prostu ten film jest wyjątkowy, więc zanurzamy się w tą historię i chcemy więcej i więcej, a oprócz tego mamy bohaterów, którzy naprawdę są raz, że tak jak powiedziałem, przeciwstawni, a dwa na tym kontraście też
zbudowana jest pewna relacja, która się buduje. Tak naprawdę nie wiemy do końca. Mamy dwóch, tak jak powiedziałem, zupełnie innych ludzi, którzy muszą, czy chcą, czy nie chcą razem współpracować. Zresztą nie wiem, czy to będzie jakaś zdrada, jak powiemy, jeśli chodzi o fabułę, że chcą się rozstać. Spotkamy ich w momencie, kiedy chcą, jeden chce odejść z tego departamentu, a drugi no, wcale nie planuje go zatrzymać. Także te animozje są non-stop między nimi, a przy tych animozjach muszą razem współpracować, co też dodaje smaczku całej sprawie. Tak, ale żeby nie było, to do czego zobowiązuje zresztą ostatni film z serii, ta cała ich relacja zatacza koło w końcu, w jaki sposób nie powiemy, ale to się dzieje, więc ci, którzy widzieli wszystkie albo zobaczą wszystkie trzy filmy zanim zobaczą dzisiejszy, no to generalnie macie co oglądać, bo ten wątek daje radę. Zresztą jeśli chodzi w ogóle o motor wszystkiego, czyli scenariusz, no i reżyserię, to tutaj jeśli chodzi o scenarzystów mamy, no przede wszystkim, nie wiem czy to jest już teraz towar eksportowy Danii, ale mamy Nikolaja Arcela, który przecież wyreżyserował i napisał scenariusz do średnio udanej Mrocznej Wieży na podstawie Kinga sprzed 2 lat i też jest autorem poprzednich 2 części dzisiejszej serii. Też przecież wyreżyserował i napisał scenariusz do Kochanka Królowej z Vikander i Madsem Mikkelsenem, więc to na początek nie jest najgorsze nazwisko. A dodamy do tego jeszcze Bo Hansena, który podobno nie widziałem tego filmu, ale wszędzie znalazłem recenzję, że świetny jest jego film Sztuka Płakania sprzed 13 lat. Właśnie też tak zwróciłem uwagę na ten film, 2006 rok, ale nie kojarzę też tych innych. Good Taler Ud z 2017, gdzie też widnieje on jako jeden z jego sztandarowych, czy takich, które gdzieś tam torują jego karierę, bo w sumie już 64 ma kredytów, jak to się mówi, czyli wpisów na IMDb i seriale i filmy, też widziałem filmy telewizyjne, także może warto gdzieś tam zajrzeć do innych filmów jego. Tak jest, no i mam jeszcze Mikaela Norgarda, który był reżyserem 2 poprzednich części, a teraz tutaj zdecydował się tylko popisać dialogów. Tak, i ten pan, oprócz reżyserii tych 2, o których powiedziałeś, mamy też Clown The Movie z roku 2010, czy też Clown Forever z 15, więc widać, że gdzieś tam mieszam między sobą, żongluję tymi seriami w swojej karierze. Tak, jeśli chodzi o reżysera natomiast, czyli Christophera Boe, to znalazłem wiele opinii na jego temat a propos dzisiejszego filmu, takich, że jest to idealny człowiek, by kontynuować dzieło niby po swojemu, ale żeby było w klimacie, który wpisywałby się właśnie w całą serię. I widziałem tylko jego rekonstrukcję, zresztą no całkiem ciekawy melodramat sprzed 15 lat chyba. I tyle w zasadzie widziałem co do jego twórczości, ale tu muszę rzeczywiście powiedzieć, że tej reżyserii prawie że nie widać. I to jest dobre moim zdaniem, że tutaj nie ma, wiesz, jak w przypadku innych reżyserów, myków, które oni stosują. Tutaj jakby on się bardziej dyskretnie chowa za tym wszystkim. No tak, jakby... Nie wiem, czy krzyczał tobie w każdej scenie. No, wiesz, to tak jak przełożymy to na film Wiktoria na przykład, gdzie jest to taki wolny ptak, w sensie ta kamera i w ogóle ten cały film, a potem reżyser mówi, że biegał wokół, krzyczał, dawał polecenia i jakby to zupełnie tak, jakby drugi film odgrywał obok. Tak, a potem jeszcze mu powiedzieli, że nikt nie przeczytał scenariusza. Tak, tak, tak. A tutaj widać faktycznie taką naturalność tych scen. Mhm. Gdzieś to jakoś tak może powodować to, że wydaje się, że to jest na tyle naturalne, że właśnie tej ręki reżysera nie widać, czy tego dostosowywania scen czy sytuacji do tego, żeby na przykład pchać historię dalej, także to płynie swoim naturalnym tonem i faktem tak to wygląda. Ja akurat Christophera Bo nie znam, w sensie takim, że oprócz tego filmu nie widziałem tej rekonstrukcji, chociaż z tego co kojarzę, to chyba gdzieś czytałem o tym, ale nie. No nic do tej pory nie widziałem. No on jest ziomem Larsa von Triera, innego słynnego, słynniejszego, może najsłynniejszego reżysera duńskiego, bo i dzisiejszy film, i jeszcze taki wcześniejszy projekt, który cały czas chcę gdzieś zdobyć i nie mogę, czyli Wizję Europy. Nie wiem, czy pamiętasz, to był taki projekt, kiedy było tam chyba 20 kilku reżyserów zaangażowanych, był Fatih Akin, była Małgorzata Szumowska, która opowiadała za swój projekt i był to taki film, który opowiadał o różnych zagadnieniach Europy Zjednoczonej, tak domniemywuję, projekt z 2004 roku. I akurat Christopher Boe
Bo pamiętam, Szumowska miała chyba tytuł swojego segmentu Crossroads, czyli na skrzyżowaniu, można powiedzieć. Natomiast Christopher Boe wyreżyserował segment pod tytułem Europe is Dead. Więc strasznie chcę dorwać w ogóle ten projekt Zentropy. Zentropa to jest takie właśnie studio Larsa von Triera, które nie tylko wyprodukowało tamten film, ale także i dzisiejszy, więc słynny człowiek maczał w tym palce. A jeszcze do tego dołożę tylko debiutującego tym filmem, Jakoba Mollera, który odpowiedzialny jest za zdjęcia, które moim zdaniem też są niby niewidoczne, ale są sceny mrożące moim zdaniem krew w żyłach, nawet takie proste jak najazd na postać, żeby oddać jej stan emocjonalny. Bo często temu filmowi zarzuca się, co prawda inaczej, może nie za wiele osób zarzuca coś temu filmowi, ale jak już zarzucają, to, że on jest taki, no taki trochę niby szybko akcja jest i tak dalej, sentymentalizmu tutaj nie ma, nie jest to taka typowa amerykańska papka, ale nie ma tu w ogóle jakiegoś takiego mięska, takiego podłoża emocjonalnego. Jak byś się do tego odniósł, do tych bzdur, panie? Wiesz co, nie wiem, jak ktoś lubi podwójnego Big Maca, to jest fanem dogorzałym takich tworów, to może faktycznie, że wiesz, dla mnie na przykład tym mięskiem była cała ta przerażająca historia, która się działa i mnie to już przerażało i to już nie wystarczyło za mięsko. Nie potrzebowałem, nie wiem, wielkich wyścigów czy jakichś tam dodatkowych zabójstw czy krwi rozlewanej, żeby mi tego mięska było więcej. Do tego, jak dołożyć te właśnie niesnaski między głównymi bohaterami, plus no to, że jak to zwykle przy takich sytuacjach bywa i śledztwach, nikt im nie pomaga, gdzieś tam muszą pchać to sami i natykają się na różne problemy, to jakby no, dla mnie mięska było wystarczająco idealnie poćwiartowane, jak u Hannibala. Tak jest. Tym bardziej, że to nie jest taki sztampowy kryminał, bo właśnie raz, że nie ma tej taniej sensacji. To znaczy, mi się wydaje, że są może elementy właśnie takiego, powiedzmy, gotowego przepisu na kryminał, ale albo one mnie nie raziły w tym filmie, albo po prostu dały się przełknąć. Mogę tu tylko powiedzieć na przykład scenę z samochodem, żebyś ty wiedział, o co mi chodzi. I jej zakończenie, że to jednak przypomina mi troszeczkę, gdzieś to już chyba widziałem. Ale to są takie momenty, które mówię, dobra, no muszą zrobić kryminał, no trzeba zadowolić wszystkich, nie? Ktoś musi mieć jakieś tam fajerwerki. Ale w ogóle też, wiesz, klimat duński, co niesamowicie przekłada się na akcję, bo niby to jest przepiękny kraj, mamy tu wiele panoram, widoków, przyjazny, ale także właśnie sterylny, nie? I ta sterylność wychodzi tutaj w ogóle no, na wielu poziomach, nie tylko architekturalnym. No gdzieś pewnie z tego względu takiej odmienności tego klimatu, mroczności i właśnie tego, że tam, gdzie są inne, bardziej cieplejsze filmy czy sceny, tak tutaj jest jeszcze bardziej podkręcany ten mróz. To jest właśnie to, że ludzie się zaczytują, przynajmniej tutaj no w Polsce bardzo dużo moich znajomych czyta namiętnie kryminały skandynawskie i nordyckie. I też właśnie widać ten taki pociąg też Hollywood przy tych filmach, gdzie grał na przykład Daniel Craig, tej trylogii Millennium. Więc widać, że i też Hollywood też się tym fascynuje. No i tak jak mówię, dodatkowo do tego dochodzą seriale kryminalne właśnie produkcji skandynawskiej na podstawie książek, ale też seriale z tymi scenariuszami oryginalnymi i to wszystko myślę, że przez to, że to jest taki klimat z jednej strony, tak jak mówisz, piękny, ale i właśnie surowy, to gdzieś tam ta inność nam pasuje, to nas kręci po prostu. No bo wiesz, bo z jednej strony to masz tak, klimat właśnie skandynawski, który u nas w Polsce, zresztą nie tylko, bo non stop się słyszy gdzieś, jak to w Danii nie jest czysto, jak to w Szwecji socjal nie jest super, jak no w Norwegii w ogóle się nie zarabia i tak dalej, nie, jak czysta woda. To jest ciekawe, że tak jak ty opowiadałeś mi, chciałem nawiązać do twojego pobytu na Islandii, bo tam kiedyś opowiadałeś mi, nie wiem czy na antenie, coś chyba wspominałeś o historii, która wyszła po latach jakiegoś tam występku, które dopuściła się pewna osoba i to wszyscy, wiesz, przykryli w ogóle warstwą zapomnienia i tak dalej, o tym się nie mówiło, ale jak zagadałeś kogoś, to tam wychodził jakiś taki właśnie syf. A tutaj mamy to zagadnienie tego deep state, nie? Tego państwa w państwie, które przeprowadzało te właśnie sterylizacje na kobietach przez kilka dekad. 11 tysięcy kobiet. Nie wiedziałem o tym. Ja też. Znaczy w ogóle nie skierowałbym tego w ogóle do tego kraju przede wszystkim, jeżeli w ogóle gdzieś. No właśnie, i o to chodzi, że to jest taka właśnie przypadłość tych Skandynawów, że to wszystko jest takie wycofane przez ten chłód, że oni są zupełnie emocjonalni na innym poziomie, bo nie mogę powiedzieć, że nie są. Przecież jak ty opowiadałeś mi o Islandczykach, to tam też pewnie się nie jeden gotował gdzieś tam w środku, nie?
pod tymi zwałami swojego zapomnienia i wycofania. Ale tak samo tutaj, ci Duńczycy niby właśnie tacy uporządkowani, a te klimaty normalnie to jak z 997. Właśnie to jest, myślę, ta dwoistość tej natury i społeczności nordyckiej, że jedno to jest to, co oni pokazują, a jedno to jest coś, co mają wewnątrz, tak? Jeżeli mamy twór, jak historię jakąś, czy film, która głębiej drąży takiego bohatera, no to wychodzą właśnie takie rzeczy, że właśnie tak jakby zupełnie dwie osoby w jednej, tak? A to po prostu jest to, że jakby oni się z tym nie obnoszą, ale to tak jak mówisz, to i buzuje, i wiesz, jak mówią, że Islandia to jest raj na ziemi i ludzie są szczęśliwi w ogóle, a ile jest narkomanów, alkoholików, a ile jest prób samobójczych, to już w ogóle przechodziło moje pojęcie, jak ja spędziłem tam 1,5 roku i tyle się słyszało o tym i to nawet nie z gazet, tylko po prostu kolegi brat się wieszał, tak, 20-letni. W ogóle no, niesamowite historie, a wydaje się, że tu uśmiechnięty, hej, how are you, takie przez te lata przebywania z Amerykanami, którzy mieli tam bazy swoje, przyjęli ten taki good feeling i takie how are you, I'm fine i nic więcej, ale tak naprawdę to jest tylko ta powłoka zewnętrzna, a w środku każdy jest człowiekiem i u każdego się po prostu gotuje raz na jakiś czas. Tak jest, każdy jest skomplikowany na swój sposób. Skandynawowie to zawsze mi przypominają właśnie takie powiedzenie, że przecież to dobry chłopak był, nie? Po nich się najmniej spodziewamy, zawsze uczesany, wiesz, dres na kancik, nie? A tu okazuje się, że jednak trzymał wiewiórki w pokoju, no nie wiem. Dlatego pewnie Mads Mikkelsen tak świetnie zagrał Hannibala, tak? Tak. Że potrafił to ukryć jednocześnie. Jak grał? No właśnie, po prostu nie grał. Dokładnie. Odchodząc ciutkę od tego, to chciałem tylko wspomnieć o tych dwóch płaszczyznach, tych timeline'ach, jak to się mówi o osiach czasowych, tak, w tym filmie, że właśnie mamy ten rok 67 bodajże, o ile pamiętam, to państwo w państwie na Wyspie Dziewcząt i mamy teraźniejszość i połączenie wątków w tym filmie dało mi taką właśnie dodatkowe poczucie, jak to fajnie, że w naturze nic nie ginie, że przeróżne rzeczy mogą wyjść po wielu, wielu latach i to jest właśnie taki reverse engineering, że jak masz coś bez przepisu czy bez instrukcji, no to wtedy trzeba dochodzić od końca i tak samo tutaj się to dzieje, nie? I tyle mają kłód pod nogami nasi główni bohaterowie, że generalnie przypomina mi się trochę taki te złote polskie lata, nie? Kiedy to nie warto było iść z niczym na policję czy do sądu, bo wiadomo było, że i tak bęcki. Właśnie powiem ci, że to ciekawe, że miałem podobne przemyślenia, w sensie nie dokładnie takie jak twoje, ale to, że właśnie to jest niesamowite, że coś się działo, nie wiem jak długo trzeba przechowywać dowody, załóżmy 30 lat, tak, 40. I coś się działo 40 lat temu, jest jakiś materiał dowodowy to złożony, ktoś został obwiniony, skazany, umarł, nie umarł w więzieniu, siedzi, a teraz ty po tych 40 latach, jak to otworzysz, to musi być dokładnie jak wtedy, musisz mieć te same dowody, nie ma, że czegoś nie ma, coś zginęło. Jeżeli w tym momencie ty otworzysz, i nie ma dowodów na tą osobę, jeżeli dojdziesz do tego, że ta osoba jednak była skazana nieprawidłowo, to otwierasz sprawę i jakby właśnie to jest ten cały dział, Q, tak? Że właśnie otwierałem sprawy, które już pewnie wertowane były kilkakrotnie, jak nie kilkanaście razy, ale właśnie przez to, że to jest takie hermetyczne, jakby ta cała kartoteka tych dowodów i tych przepisów, tych zeznań, że na tym, po 40 latach, na podstawie tego, co ty masz teraz w ręku, musisz tego samego osobnika skazać, albo go wypuścić. To znaczy tutaj też jest ta dodatkowa warstwa, to znaczy to państwo w państwie, nie, bo nie wiadomo ile osób tak naprawdę było zamieszanych i czy ktoś to krył, czy nie, za dużo nie będziemy zdradzali, ale mimo wszystko jakby wydaje się w pewnym sensie, że nie ma klimatu w ogóle w tym filmie, w tej rzeczywistości, pod otworzenie tej sprawy na nowo. Natomiast jednak chyba właśnie ta zadziorność, to uparcie się tych dwóch głównych bohaterów, i to, o co czasami ten film się oskarża, że właśnie idzie za akcją na oślep, właśnie to chyba sprawia, że w ogóle do mnie trafia główne przesłanie tego filmu, czyli ta sytuacja tragiczna kobiet duńskich, w której się znalazły. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, że w zasadzie czytając te recenzje i nawet my dwaj o tym mówiąc, tutaj w ogóle jest jakikolwiek brak damskiego głosu, jeśli chodzi o to, co się pokazuje w tym filmie, czyli to, co widzimy, żadnego z nas by nie dotyczyło. I ja się teraz zastanawiam, jak to może być, ten film może być posądzony o to, że jest w zasadzie o niczym. Jakby to było, gdybym ja był kobietą, która by myślała, że kurczę, a co gdyby dzisiaj to mi się zdarzyło, coś takiego, nie? Przecież to jest w ogóle masakra, ja sobie nie potrafię wyobrazić tego.
No tak, to też jest fakt, że oczywiście są kobiety i pojawiają się tam gdzieś jakieś ich pojedyncze wypowiedzi, ale tak jak mówisz, to jest takie... Zmienia optykę niesamowicie, nie? Tak, zmienia. Uwypukla z drugiej strony jakieś rzeczy, które normalnie może byśmy nie zauważyli. Mhm. Też to, że mamy podłoże prawdziwe, tak, historii tego kraju, mrocznej, bo mrocznej, ale jednak, to też to podkręca do prawdopodobieństwa tego, że to się tak wydarzyło, bo zakładam, że jest to fikcja, ale na pewno oparta na jakimś researchu, na historii. Myślę, że każda z tych czterech historii taka właśnie jest. I to, tak jak mówisz, trochę przeraża i też człowiek czasami nie wierzy, ale z drugiej strony, no jak już trochę się nasłuchałeś, przeżyłeś i oglądasz te nieszczęsne wiadomości, czyli inne newsy, to jednak wiesz, że to zawsze może być jeszcze gorzej, tak jak teraz sytuacja w Polsce. No, bywa niestety tak, że są te cykle, które wracają i człowiek myśli, że już pewne rzeczy odpuszczą, ale nic nie ginie w naturze, tak jak już było powiedziane. Rzeczą, która mnie równie mocno uderzyła w tym filmie, pozostajemy nadal w klimatach właśnie około kobiecych i tego traktowania całego. Jest taki wywód głównego jakby winowajcy, człowieka, który wtedy, można powiedzieć, w latach 60. zdobywał może nie pierwsze szlify, ale wtedy nadzorował jakby to wszystko, czy brał aktywny udział w całym tym procederze. I jest takie zdanie, pada, nie będę zdradzał tutaj z jego ust właśnie, które w zupełnie do tej pory dla mnie niesłyszany sposób wykłada, na czym to wszystko zasadziło się w Danii, jak to oni sobie doszli do tego, że generalnie to, a to wyznacza właśnie, że tu jest trasa nadająca się do istnienia, powiedzmy, a tu nie. I ta różnica między północą a południem była niesamowita. W sensie, z jednej strony jest to tak złe, a z drugiej strony, no jakby Grę o Tron się oglądało prawie, że nie? Ezoteryka jakaś wchodzi. Tak, jakby wchodzisz w tą rzeczywistość i zaczynasz to rozumieć. Tragedia. No, poruszamy ten temat cały czas, a jeszcze nie pogadaliśmy o twórcach głównych ról. Ja może od końca zacznę i muszę tutaj przede wszystkim od dwóch pań. Przede wszystkim pochwalić bardzo Fanny Borendal, mocno nieznaną jeszcze młodą aktorkę duńską, która odgrywa tutaj rolę Ned, czyli tej dziewczyny w roku 1967, która trafia na wspomnianą przez nas wyspę. Tutaj też popisuje się bardzo mocno kamera, jeśli chodzi o ten film, bo są momenty, kiedy widzimy całe zamieszanie związane z jej losem i widzimy jej reakcje i widzimy też różne osoby, które się przewijają przez jej pobyt tam. I kamera ta oddaje, no nie tylko kamera, kamera nie zrobi roboty za aktorkę. Natomiast aktorka ta wygrywa to wszystko tak, że oj, no nie wiem jeszcze dlaczego, nie wiem czy może angielskiego dobrze nie zna, że w Hollywood jeszcze kariery nie robi, bo to jest naprawdę majstersztyk, co ona robi w tym filmie, emocjonalnie. No to fakt, że kobiety tutaj, chociaż wydaje się, że tymi głównymi bohaterami są faceci, to jednak grają te główne skrzypce, a przynajmniej właśnie mocno, jak to Darek mówisz, wystają ponad przeciętność, jeśli chodzi o grę aktorską. Myślę, że to wiesz, to chodzi też o wiek, tak? To jest dziewczyna, nie wiem, 19-letnia, to w zeszłym roku miała 18 lat, więc myślę, że jeszcze przed nią czas. Z tego, co widziałem, to trochę pograła przede wszystkim Most nad Sundem i też filmy, które wyszły w zeszłym roku, Świąteczne przeboje, ale też i poprzednie też produkcje, że jednak coś ruszy się w tą stronę właśnie rozwinięcia skrzydeł w Hollywood, czy gdzieś tutaj w klimatach amerykańskich, bo tak jak mówisz, no dziewczyna jest młoda, a talent się wylewa z każdej sceny i szkoda była, żeby gdzieś tam, no ja nie mówię, że to jest jakieś tam, wiesz, więzienie z kolei na jakiejś wyspie, jak siedzisz w tej Danii, ale jednak dobrze byłoby, żeby gdzieś ten świat ją docenił i zauważył w szerszym kontekście i w większym filmie. Tak jest. Mamy jeszcze oprócz niej przedstawicielkę ciutkę starszego pokolenia, grającą starszą Ned, Bethe Neumann, na którą także skierowany jest w tym filmie przez dobry czas reflektor. Też jest ważnym elementem tej rozgrywki. No i mamy też trzecią panią, Johanne Luise Schmidt, która gra policjantkę Rose, zresztą no nierozerwalną jakby partnerkę Asada i Karla w tym filmie. Tak, pani Rosa, która już się, nie wiem czy w każdym, zdaje mi się, że w każdym filmie grała, przynajmniej w trzech. No ona jest takim czynnikiem trochę... stabilizującym?
wiesz co, na pewno stabilizującym tą relację między tymi dwoma głównymi bohaterami, między Asadem a Karlem, Morkiem, ale bardziej takim przerywnikiem, odskocznią czasami, kiedy oglądamy tutaj perypetie, można powiedzieć, takie prywatne, tak? Jakieś spotkania, randki. To jest takie trochę oderwanie na chwilę od tego klimatu, który gdzieś tam narasta, tego napięcia w tym filmie, które też jest świetnie stopniowane i właśnie przez te takie przerwy też wydaje się, że idealnie pauzowane co jakiś czas, żeby gdzieś tam za szybko nie wyskoczyć. No i no też, tak jak mówię, świetna robota i zupełnie też inna niż ci dwaj bohaterowie, a dalej też z nimi siedzi, z jednym się zaprzyjaźnia, no drugi jest po prostu szefem. Drugi po prostu ciutkę mniej mówi. Ciutkę mniej mówi i rzadko się uśmiecha, albo raz. Tak. Ten pierwszy, o którym wspomniałeś, to Fares Fares, aktor pochodzenia libańskiego. Z tego Libanu uciekł do Szwecji z rodzicami przed wojną domową. No i do dzisiejszego filmu, w ogóle do tej całej serii, musiał nauczyć się języka duńskiego i zresztą to jest świetnie wykorzystane w konstrukcji jego roli, bo to też odgrywa właśnie rolę, że nie jest on Dunem z urodzenia, tylko jednak coś w nim jest innego. Tutaj, z tego co teraz kojarzę, to też jest właśnie najbardziej zarysowane to jego pochodzenie i to też gdzieś tam pomaga w kontaktach w trakcie tej sprawy. Świetna rola, zresztą ja go kojarzę teraz przede wszystkim z serialu Westworld. Zagrał teraz w tym drugim sezonie i próbowałem też jednego filmu, oczywiście próbując tą dorożką z żoną jechać, czyli kolejny thriller kryminalny. Ale konie na wolnym były, tak? Nie, nie, pojechaliśmy, ale jednak to nie to. Ocena była 6-7 na IMDb i tak bym chyba ją zachował. Morderstwo w hotelu Hilton. A tak, tak, też widziałem. No, ciekawy punkt wyjściowy, ale gdzieś tam to się potem gubi i już tak nas nie wciągnął. Zresztą chyba żona, nie pamiętam nawet, czy skończyła ten film ze mną, ale no, to nie było to. No ale też gdzieś tam się pnie po tych szczeblach kariery. Wróg numer jeden przecież też grał. Safe House z Denzelem Washingtonem, czy też System z między innymi Tomem Hardym. No był jeszcze Wróg numer jeden, Bigelow. Ostatnio przecież, nie wiem, wypatrzyłeś go w Czarnobylu? Tak, żona. Żona go wypatrzyła. Grał w tej z psami i kotami w tym odcinku. Tutaj akurat muszę przyznać, że to był taki jeden psteczek. W serialu całym, tak? A propos, okaże się jednak. Spuścimy z wentyla. No właśnie, teraz tak mi przypomniałeś to, że zarówno on, jak i ten aktor młody, który się wcielał w tego właśnie dopiero co młodego rekruta, który no, wykonywał te egzekucje na zwierzętach, że tak jakby na siłę upchali takich znanych aktorów akurat do tego odcinka i tego trochę nie rozumiałem. Powiem ci, że też miałem dokładnie tak jak ty takie zdanie. No tego akurat Faresa to może niekoniecznie strasznie tak kojarzyłem, ale staram się przypomnieć nazwisko tego aktora. Ja go widziałem w Dunkierce. Dunkierce u Lantimosa. Tak, też zagrał główną rolę w przedostatnim jego filmie. Killing of a Sacred Deer. Tak, Barry Keoghan, tak się nazywa ten pan. No nieważne, wracamy do kartoteki w zasadzie, do Faresa. Wspomniałeś, że ten aktor robi coraz większą karierę i to fakt, bo za ten film oraz za Zabójcy Bażantów otrzymał dwie nagrody przemysłu duńskiego za role pierwszoplanowe. Partneruje mu w roli Karl Samoka, faceta o pokerowej twarzy Nikolaj Lee Klaas, który otrzymał już całkiem sporo, chyba 5 tych nagród różnych, Robertów, bo w Danii to są Roberty, a nie Edy, jak na Islandii. Ja go kojarzę tylko i wyłącznie z Jabłek Adama, no, sprzed 15 prawie lat. To fakt, że to jest też taki film, z którego w ogóle najwięcej tych duńskich aktorów kojarzę. Ale tak myślę teraz chyba, że zagrał w tej Celebration, a może nie. Nie, jednak nie zagrał. Ale grał też u Wontiera, ale zresztą kto nie grał u Wontiera, jeżeli wybił się gdzieś tam na rynku duńskim Idioci. Tak, 98 tak. Rok. Ale to Wontier to pewnie, jak wiesz, zupełnie nie moje klimaty, więc fajnie, że zagrał kogoś dużego, ale dla mnie to nic specjalnego akurat. Czyli tak, mamy wysokiej jakości, a jeszcze w konstrukcji zagrał też dzisiejszego reżysera Nikolaj Klaas. No i to tyle w zasadzie, jeśli chodzi o obsadę. Świetni aktorzy, pięknie prowadzeni przez reżysera, można powiedzieć właśnie bezszwowo.
kamera za nimi podążająca. I ten film co prawda nie zdominował nagród duńskich w tamtym roku, bo zdobył aż 9 nominacji, ale tylko Fares wrócił do domu ze statuetką. Budżet tego filmu to było wtedy 39 milionów koron duńskich. Patrzę, że na dzisiejszy przelicznik dolarowy byłoby to niecałe 6, a zarobił niecałe $500,000, czyli można powiedzieć totalna klapa finansowa. Czas trwania 2 godziny. Nie wiem, no jakbyś podsumował ten film? Trzeba wybronić ten film, bo generalnie tak się emocjonujemy nim, natomiast no jednak ani krytyka w zasadzie strasznie się nie zainteresowała tym filmem. Może po prostu nie został rozprowadzony wystarczająco. Stracił strasznie kasę. Właśnie pytanie, co w takim wypadku się stało? Czy to jest, nie wiem, te oceny są, tak jak mówię, wydają się najwyższe, więc chociaż producenci, dystrybutorzy, wszyscy patrzą na te oceny na IMDb czy na Rotten Tomatoes tutaj w ogóle, i przecież film był i na festiwalu w Hamburgu, i w Korei Południowej, więc gdzieś tam miał czas i okazję, żeby się pokazać krytyką, pewnie i tym z Rotten Tomatoes, ale jak się okazuje, no tak jak mówię, tylko 2 dało swoje recenzje. Ja myślę, że broni się po prostu treścią, a gdzieś tam samo to, że daliśmy go na odcinek, to... To już się w ogóle broni samo. Nie, no to mówimy o tym, jakby wychwalamy go, mówimy o tym, że jest dobry, więc myślę, że bronić go nie trzeba. Jak ktoś go włączy, to znajdzie i po emisji przysiądzie, to myślę, że zrozumie, o co nam chodzi. Tym bardziej, że początek jest świetny, nie? Trzeba powiedzieć, że no zupełne zaskoczenie. Tak, tak. A wiesz, ta cała specyfika podejścia naszego do tych filmów, do tych perełek, które znajdujemy, jest właśnie to, że tak naprawdę prawie z każdym z tych filmów można tak samo dyskutować. Dlaczego? Co poszło nie tak? Co było z dystrybutorami? Co z producentami? Dlaczego to się nie wybiło? Dlaczego jeden czy drugi jest uznawany za kultowy teraz, a przez 20 lat było cicho i pewnie będzie dalej o nim cicho? Tak jest. Więc, no to jest po prostu jeden z tych czynników, które my próbujemy wyprzeć z tego filmu, prezentując je na naszej antenie i zachęcając do oglądania. No, to jest nasza misja. Tak jest. Tajna. A ile byś dał temu filmowi na 15? Tak jak mówię, najlepszy z tych 4 filmów, myślę, że 14 na 15 w naszej skali daje i polecam z czystym sumieniem. Prawdziwy, rasowy thriller kryminalny z twistami, z niesamowitą końcówką, aktorstwem, no po prostu palce lizać. Aż zastanawiam się, jakby to wyglądało przy większym budżecie i przy większej promocji, przy gwiazdach. Chociaż to też są gwiazdy na swoją tutaj małą skalę. Tak jest. A ty jak? Ja bym dał temu filmowi 13,5 na 15 i uważam, że tak za tym McDonaldowym tokiem myślenia, który wcześniej wprowadziłeś w postaci Big Maca, ja powiem tak, że to jest taki właśnie bardzo dobry naprawdę hamburger, gdyby thrillery kryminalne były hamburgerami. On jest szybki, sprawny, ma to, co ludzie lubią w tych hamburgerach. To nie jest może jakiś, wiesz, super wytrawny, z warstwami różnymi, z najlepszą wołowiną, ale to nie o to chodzi w tym filmie. Ten film ma po prostu być kryminałem, ale nie sensacyjnym. Uważam, że jednak to sprawne prowadzenie akcji moim zdaniem odbija się nieco być może na głębszym odbiorze tego filmu. Tak jak powiedziałem, faceci zupełnie inaczej to odbiorą. Dla kobiet jest to, zakładam, bardzo przerażający obraz. A dwa, że właśnie ta akcja czyni ten temat jakby bardziej sterylnym, że my tutaj bardziej jesteśmy wlepieni w ekran, patrząc, co kolejnego się dzieje. Brakuje w tym filmie scen, gdzie dwójka bohaterów naprawdę posiedzi przez godzinę na kanapie, nie, i rozkminią temat. Tutaj jednak jak są jakieś problemy, no to są rozwiązywane szybko, bo trzeba przecież nadać tempa akcji, nie? I chyba to się moim zdaniem odbija na tym filmie, może. Ale jakby się tak zatrzymać, to wydaje mi się, że wszystko tam jest. Więc nie wiem, czy mi to z hamburgerem wyszło, ale... Też mi się wydaje, że ma wszystko. Wydaje się, że tych kryminałów jest sporo. Takich nieodkrytych pewnie jest. Ja się cieszę, że właśnie udało nam się opowiedzieć o tym, bo zamykamy, tak jak mówię, taką klamrą te 4 filmy i tak naprawdę mówimy o jednym, ale myślę, że z czystym sumieniem można polecić wszystkie 4. Myślę, że jednak obojętnie jakiej kolejności, no chyba, że chcecie śledzić taki drugi czy trzeci plan, czy rozwój tej relacji między głównymi bohaterami, ale to jakkolwiek jest, ma znaczenie przy kolejnych filmach i akcjach, to nie jest aż takie strasznie ważne, żeby w jakiejś konkretnej kolejności to oglądać.
No po prostu warto wiedzieć, że to, co zastaniecie w dzisiejszym filmie, czy może brak, powiedzmy, jakiegoś wielkiego rozwoju tej relacji tutaj, no chodzi przede wszystkim o to, że to już się dokonało w poprzednich trzech filmach, a tutaj jest jakby kulminacyjny moment tej znajomości. To miało właśnie znaczenie w takich sytuacjach, kiedy my z żoną, znając już te poprzednie filmy, widzimy jakąś scenę, gdzie ten Karl Mok, bo tak naprawdę przez jego powagę czasami jest najwięcej śmiechu, w sensie przez takie niezrozumienia, to gdzieś tam widzieliśmy jakoś jego reakcję, jakieś słowo Asada i od razu był śmiech, przypominając sobie właśnie te relacje poprzednie, że a, no to wracamy do tej starej relacji, która była, tu się nic nie zmieniło. Czyli wartość dodana. To ja tylko powiem, że bardzo mi się podobał jeszcze soundtrack do tego filmu i do dzisiejszego posta z odcinkiem na www.tmfpodcast.com. Dołączymy wam listę na Spotify. Jak ktoś ma Spotify, to możecie sobie 25 tracków obrócić, bo fajnie można posłuchać bardzo, bardzo przestrzennej momentami muzyki. A oprócz tego oczywiście na tej naszej stronie, w tym odcinku z postem, informacje, gdzie ten film znaleźć, w sensie poczytać o nim, gdzie będziecie mogli oczywiście zapoznać się z trailerem głównego filmu, oczywiście z każdym z czterech filmów, które były w dziale premiera. To jest na www, na Facebooku i na Instagramie TMF Podcast, pisane razem, Twitter. Tutaj działka przede wszystkim Darka, który gdzieś tam jak ma czas, to coś nowego wrzuci, czy przeklei, czy coś napisze. Jakiś komentarz, z którym, no powiedzmy, że się najczęściej zgadzam, ale na szczęście coraz częściej dopisuję, że to on, więc tak, ja mówię. Uczę się tego małżeństwa na Twitterze. Tak jest, na Twitterze jesteśmy pod TMF Dolny Podkreślnik Podcast. No oprócz tego co, Spotify, Lekton, TOS, APEK, no i wszystkie w ogóle apki, YouTube tak samo dorzucamy w komplecie. I to chyba tyle, jeśli chodzi o 39. odcinek TMF-u. Zleciało nie za długo, ale na temat. I co teraz? W przyszłym tygodniu wypada mój półodcinek. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co zrobię w nim. Rozglądam się za filmami, bo już nie chcę, żeby tam narzekali na mnie, że ciągle te seriale tłuczę. Żartuję oczywiście, ale jednak wypada chyba zrobić jakiś film. Być może nie będzie to Nówka Funkiel, ale coś właśnie z mojej listy z 2018 roku, czego jeszcze nie widziałem. A potem albo twój bonus, albo przerwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie ze względu na mój wyjazd. No tak, ja też już będę prawdopodobnie za tydzień w Czechach, więc też będzie lekkie zawirowanie, no ale to na szczęście ten czas twojej połówki. Potem już powinienem na początku lipca, już po przybiciu piątki z Patricią Clarkson i Julian Moore, powinienem ochłonąć i pochłonąć z kolei, czy to film, czy jakiś serial nowy i opowiedzieć wam o tym w bonusie, jak się uda. Tylko ty tam się, wiesz, nie pozwól rozbujać tym paniom, żeby ci tak od piątki nie zaczęły, wiesz. Nie wiadomo, gdzie to zajdzie. Do siódemki dojść. Nie, siódemki to nie chcesz. Tyle ci powiem. Dobra. Pamiętasz, jak to Monika z to... Dobra, nie masz. Dobra, o Monice to po odcinku. Tak jest. Co, ja dziękuję, kochani, za uwagę, za cierpliwość do nas i polecamy się na przyszłość. Tak jest, zapraszam na kolejne i też te poprzednie odcinki. Trzymajcie się, pa!